Rafał Zakrzewski, Krzysztof Owoc i Rafał Klan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Stęskniłem się za wami. Właśnie, bo jeżeli Rafał Zakrzewski, Krzysztof Owoc i Rafał Klan, to znaczy, że kolejny odcinek podcastu Pod Mocną Wschową, trzeci cykliczny. Jubileuszowy. Wszystko na to wskazuje. To trzech razy sztuka. Słuchajcie, nie możemy za dużo rozmawiać, żadnych dygresji dzisiaj, ponieważ mamy... Znowu jakieś głosowanie było. Zaraz wam powiem, mamy aż 5 tematów. Ho, ambitny plan, dobrze. 5 tematów, wychodzi na to, że... Spotkamy się znowu. Po 12 minut mamy na każdą. Jakaś przemiana w Rafale nastąpiła, juniorze. Proszę państwa, dobrze. Zaczynamy od konkursu dla organizacji pozarządowych na stronie gminy Wschowa, bodajże w czwartek, jeżeli dzisiaj był piątek, a może w środę, już teraz nie pamiętam. Pojawił się spis ofert, które wpłynęły do urzędu. Widać, że urząd trochę przemyślał sprawę sprzed roku i pozwala organizacjom poprawiać błędy formalne, ale zanim zaczniemy sobie omawiać, co tam zobaczyliśmy, to chcę powiedzieć, że bez względu na to, czy wtedy, i chciałbym to przypomnieć, żeby wszyscy pamiętali, bez względu na to, czy wtedy wykreślono ten zapis o możliwości poprawiania błędów formalnych, czy ten zapis by został, organizacje pozarządowe wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, mają możliwość poprawiania błędów formalnych, a już w tym kraju mają to zagwarantowane prawem. Pamiętam, że wtedy się pojawiały takie argumenty, że trzeba było czytać tę uchwałę, albo trzeba było czytać ten regulamin współpracy z organizacjami pozarządowymi, skoro nikt nie przeczytał, a tam wykreślono potajemnie, no to teraz wszyscy mają... mogą mieć żal do radnych, ale wydaje mi się, że jednak ta sprawa tak nie wyglądała, tylko po prostu bez względu na to, czy ten zapis był, czy nie było, bo go w 2018 nie było, w 2017 nie było, a organizacje i tak były proszone o poprawianie błędów formalnych, ponieważ polskie prawo w ten sposób podchodzi do obywatela, że ma prawo popełnić błąd, a nie, że nie ma prawa popełnić błędu. Nie żyjemy w Chinach. A przyglądaliście się tym ofertom? Coś was tam zaskoczyło, zainspirowało? Mnie nic nie zaskoczyło, nic nie zainspirowało. No, brakuje tam jakiejś organizacji, bo nie wiem, czy nie wszystkie złożyły. A jeżeli nie złożyły, to dlaczego? No cóż, no, pierwsze co mnie uderzyło, to właśnie to, że nastąpiła ta zmiana. I pytanie, czy ktoś przeczytał, jakie jest prawo w tym kraju, tak? Może jakiś tam prawnik doczytał, urzędowy, tak? No, może się dokształcił, dobrze doradził. No, ale jeżeli dobrze doradził i doczytał, to chwała, no, rok minął i coś się zmieniło na plus, moim zdaniem, bo jeżeli już te organizacje mogą sobie poprawiać, no to... To bardzo dobrze, jest jakieś światełko w tunelu, że to jednak się uczą przedstawiciele naszej władzy, więc no mają jeszcze trochę czasu na naukę i do końca kadencji może już w ogóle opanują prawo i będzie dobrze. Krzysztof? Co ja mogę powiedzieć? Może zacznę od tego, że no, trzeba czytać dokumenty, tak? Trzeba czytać te przepisy. Tak jak mówiłeś, że były takie głosy, że organizacje są same sobie winne, bo nie przeczytały tej uchwały, czy też radni nie przeczytali ją, podnosząc głos, bo to chyba był największy problem z uchwalaniem tego przepisu, no to chciałbym, mam nadzieję, że nie tylko w swoim imieniu, bo odrobiliśmy lekcję, już teraz czytamy i, że tak powiem, wy wiecie, którzy to wy już wiecie, że my czytamy, tak? I szybki kurs wszelkiego prawa, szczególnie administracyjnego, my tu właśnie znowu przechodzimy we Wschowie. No ja mogę powiedzieć tylko w imieniu sekcji, że tak powiem, muzycznej Fabryki Kultury. My nie składaliśmy w tym roku żadnych wniosków o dotacje. To znaczy, język, którym używamy, jest zły. My w tym roku nie widzieliśmy w gminie sekcja muzyczna partnera do jakiejkolwiek współpracy. Miało to wpływ sytuacja z tamtego roku, kiedy całą naszą pracę poprzednich i nasze sprawozdania przyjęte, zatwierdzone zostały potraktowane w ten sposób, że nikt nam właśnie nie wezwał na dwie poprawki, a po drugie, no, my akurat zajmujemy się taką działalnością, gdzie ludzie schodzą ze sobą w interakcję, tak? I no, trudno w tym okresie trzeciej fali, czwartej, piątej, mam nadzieję, nie, planować jakieś imprezy tam, gdzie ludzie mają się bawić
A środki, które są w gminie, no nie pozwalają, no nie oszukujmy się, nie pozwalają na techniczne rozwiązania, nawet jakbyśmy chcieli organizowania imprez jakiś online, tak, z udziałem publiczności w domach, więc dla nas ten rok na pewno pod tym pod względem współpracy z miastem jest stracony. I widać po tych ofertach, że jest, no w mojej ocenie jest o wiele mniej niż kiedyś. To też świadczy moim zdaniem o tym, że to, co mówiliśmy od lat, że my mamy know-how, wiemy, jak pewne rzeczy robić, potrzebujemy tylko coraz więcej pieniędzy. I już chyba nikt rozsądny w Schowie nie wierzy, że my te pieniądze przejadamy, przepijamy i wydajemy na zbytki, tylko staramy się współtworzyć to miasto. Tak, to my zapewniamy jakiś element spektrum, jeżeli mówimy o jakimś mieście. No w tym roku mnie cieszy ta zmiana. Ona, chciałbym wierzyć, że ona została wymuszona przez nas, bo ja osobiście nie wierzę w jakąś ewolucję. Ona została po prostu wymuszona. Nie wierzę, że ktoś doczytał, po prostu ktoś zorientował się, jak to inne gminy robią i jaka jest kultura prawna, w której funkcjonujemy. I po prostu ktoś to przepisał, bo ja absolutnie już mimo mojego takiego nastawienia, że ludzie potrafią się zmieniać, to nie wierzę w możliwość zmiany tej administracji, że to jest jakieś papugowanie, to jest przepisywanie bardzo dobrych wzorców. No, to jeżeli tego się będziemy trzymać, no to okej. Okay, no. Nie, musisz dać szansę, się uczą, naprawdę. Na pewno się uczą, daj szansę, no, ludzie się mogą zmieniać, no wszystko może się, wiesz. Zrozumieli swój błąd, wiesz, spotkała ich tam fala krytyki, no i w tym roku postanowili jednak się ucywilizować i zrobić tak wszyscy dookoła. No, jak? No ja powiem, no, patrzę w twoje oczy zmęczone jak moje, widzę to miasto zmęczone jak ja, no ale nie żartujmy sobie, no naprawdę, no, to nie jest nauka żadna, to jest, nie jest żadna refleksja, moim zdaniem to jest po prostu przepisanie jakichś przepisów. Ale mogli nie przepisać. Mogli udawać, że nie widzą tego, co się dzieje dookoła i nie przepisać. A jednak. To jak te wersje różne były, ten Lenin, Stalin, Gierek, tak? Mógł zabić, tak? A tylko pobił. No, to, dobra, okej. Okay. No, mogli zabić. Moim zdaniem osiągnęli swój cel, bo kontaktowałem się ze stowarzyszeniem Czas Art. Mam nadzieję, że Czas Art nie będzie miał żalu, jeżeli powiem, jakie jest mniej więcej ich stanowisko. No, a stanowisko jest mniej więcej takie jak twoje, Krzysztof, czyli uznano, że jednak gmina po tych różnych zawirowaniach nie wygląda na partnera, z którym warto przeprowadzać jakiekolwiek społeczne akcje. I Stowarzyszenie Czas Art postanowiło składać wnioski w innych, u innych podmiotów, w innych samorządach, nie we Wschowie. No ja może dodam, że no, profil Czas Artu jest bardzo szeroki i w różne sukcesy, bo przede wszystkim doświadczenie, lata pracy, jest jakaś baza, tak, można się czym pochwalić. No my, co by czas mówię o małym odcinku działalności Fabryki Kultury, no my, ja robię koncerty, tak, więc po prostu, no, we Wschowie z koncertami to jest tak, że jeżeli gmina dołoży pieniędzy, to one są darmowe, tak? Jeżeli nie, no to uczestnicy muszą zapłacić za bilet, tak? No i jeżeli tylko sytuacja pozwoli, no będziemy robić to, co robimy, tylko to będzie odpłatne, no. I tu jeden Rafał i drugi Rafał kiwną głowami, no tak, bywali tutaj na płatnych koncertach, karnie płacili, bilety były świetne i razem, no to będziemy robić, bo dla nas jak gdyby forma współpracy z gminą, model nasz biznesowy polega na tym, że to są głównie opłaty za, głównie, bo nie są siowy, za apanaże artystów, tak? I my w swoim modelu potrafimy te apanaże zbić do cen przyswajalnych do miejsca, tak? Czyli do Wschowy, do jakichś tam w sposób miły rozumiany prowincji, tak? No i jeżeli nie ma tych środków, no to jeżeli możliwości pozwolą, to będziemy po prostu robić biletowane imprezy. No bardzo dobrze, ja już kiedyś rozmawiałem z tobą na ten temat, że ja wolę biletowane imprezy, bo raz, że niebiletowane darmowe imprezy jak gdyby zabijają rynek, bo jeżeli już raz przyjechałeś tutaj, no nie wiem, były dni Wschowy, tak, przyjechałeś za darmo, to wiadomo, że nie wiem, jesienią nie masz po co jechać, nawet gdybyś wydał najlepszą płytę, nie przyjedziesz tutaj, bo nikt na to nie przyjdzie, bo widział cię latem. A dwa, no wiesz, zawsze eliminujesz przypadkową publiczność, która przyszła sobie na piwo,
być może już po czwartym piwie po drodze i jest mało zainteresowana tym, że ktoś robi hałas i może, nie wiem, zacznie, no nie, w ogóle przyszła na piwo, trzeba się napić, dopić, a nie interesuje ich artysta, który występuje. Natomiast jak zapłacisz nawet przysłowiową złotówkę, to przede świadomie. Natomiast ja jestem zwolennikiem biletów na wszelkie imprezy, jakie się robi. Niezależnie od wysokości, bo oczywiście możemy rozmawiać, że lepiej byłoby, gdyby te bilety były po 5 zł, bo frekwencja i tak dalej, ale bilety jak najbardziej. Tak, tylko wiesz, no to są dużo czynników jest. Miejsce, w którym robisz, metraż, tak, sprzęt, jakiego używasz i tak dalej, nie? Więc najlepszy byłby taki model, że my sobie robimy w małych miejscach, potrafimy to sami sprzętowo spiąć i właśnie z biletów, ale jeżeli byśmy chcieli przy dobrych warunkach atmosferycznych wyjść na plener, no to już potrzebujemy i sprzęt w większej mocy i tak dalej, no wtedy można to wiadomo połączyć z biletami, tak? Tak. To ja tylko chciałem powiedzieć, bo z tych 12 minut została minuta. Wesołych świąt wszystkich życzymy. Że w mojej ocenie, bo mi czasami w tym mieście brakuje solidarności. Tak jak w różnych sytuacjach związanych ze szkołami brakowało mi solidarności nauczycieli, czy też szkół, tak tutaj mi brakuje solidarności z organizacjami pozarządowymi, tymi, które i w tamtym roku zostały skrzywdzone tym jakimś dziwnym pomysłem nieproszenia ich o to, żeby uzupełniły błędy formalne, a dzisiaj tym, że one się, część tych organizacji się wycofała. I moim zdaniem ta diagnoza, że gmina przestała być partnerem do organizowania imprez społecznych, jest diagnozą słuszną i moim zdaniem wszystkie organizacje i kluby sportowe powinny zbojkotować ten konkurs. Czy wy jakoś to skomentujecie, czy na tym kończymy ten temat? Nie, no wiesz, każda z tych organizacji, nie wiem, patrzy, wydaje mi się, na siebie i wiesz, dopóki jest jakaś okazja, żeby coś tam usznąć, to, no, to będą no, z tego korzystać. No, są organizacje, które, no nie wiem, w tym roku są dwie, które, tak jak Krzysztof mówi, z różnych powodów nie weszły w ten konkurs. Być może w przyszłym roku ktoś dojdzie do podobnych wniosków, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek tutaj jakaś solidarność miała miejsce tych organizacji. Każdy ciągnie swoją stronę i tyle. No ja bardzo bym odradzał, szczególnie klubom sportowym, jakichś aktów solidarności, samospaleń czy innych podobnych. No, aktywność sportowa dzieci i młodzieży jest tak ważna i jeżeli dobrze orientuje się w sytuacji finansowej tych klubów, a szczególnie poziomu partycypacji prywatnych pieniędzy w tych klubach, no to tam każda złotówka z gminy stanowi czasami być, a nie być dla jakichś wyjazdów, treningów i tak dalej, więc jeżeli cokolwiek mogą, to ja się w ogóle nie dziwię, że będą nie rezygnować z tego, przy czym my tu mówimy, że my trochę z czasem Martem na trochę innej niwie działamy, tak? Dla nas sobie rok współpracy z gminą, szczególnie przy tej sytuacji, jaką mamy w Polsce, to nie żadna tragedia, bo nie zostaliśmy skrzywdzeni w tym sensie, bo tam się nic nie stało, tak? No, nic się nam nie stało, bo wszyscy dostali tak że kolokwialnie mówiąc po tyłku, że szczególnie właśnie i branża nagłośnieniowa, i eventowa i tak dalej. My akurat ten profil działalności, który ja pilnuję w Fabryce Kultury, no jest na kolanach, leży i ryczy. Tak? W tym momencie, gdybym napisał nawet ten wniosek o te pieniądze, to musiałbym się bardzo głęboko zastanawiać, jak wydać te pieniądze. Więc jeżeli komuś te pieniądze bardziej posłużą, to nie ma problemu, ale to nie zmienia faktu, że nawet jak nie będzie pan, to się bardzo głęboko zastanowimy, czy w ogóle coś robić z tym samorządem, czy nie zostać przy modelu samofinansowania się. Dobrze, to przechodzimy do drugiego tematu. Ja tylko, bo chciałbym zrobić jakiś łącznik między pierwszym a drugim tematem. Odpowiadając na to, czy kluby sportowe powinny korzystać z grantów, czy nie, moja odpowiedź jest taka, mogłyby założyć zrzutkę. A mówię o zrzutce, dlatego że wczoraj portal ZW.pl zamieścił informację o tym, że jest organizowana zrzutka na jakiś walec za 30 tysięcy złotych. 40! A może 40 tysięcy złotych. I przypominam o tym, ponieważ mamy dostępną umowę medialną Urzędu Miasta i Gminy Wschowa z portalem ZW.pl. Ta umowa obejmuje tego rok 2021 od stycznia do końca grudnia. Z tej umowy wynika, że miesięcznie
Portal otrzymuje 1500 zł plus VAT za teksty, które są zamieszczane na portalu oraz w gazecie i za teksty, co do których nie ma prawa dokonać żadnych zmian. Nie wiem, czy jeżeli będą zmiany ortograficzne, na przykład jak ktoś napisze jakiś urzędnik burmistrz przez szyczy, to czy też nie mogą tego zmienić, czy nie? Licencja poetyka może nie będą zmieniać. Nie, ja liczę na to, że jak mają zamieszczać bez zmian żadnych, to jak ktoś to napisze, to się podpisuje, no i będzie wiadomo, który urzędnik pisze burmistrz przez szyczy. Jak bez zmian, to bez zmian. Problem z tą umową jest taki, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy pojawiły się artykuły, co do których można było mieć ogromne wątpliwości co do rzetelności tych artykułów, a właściwie miało się wrażenie, że Urząd Miasta i Gminy ze sprawą portalu rozwiązuje jakieś swoje problemy, czy nazwijmy to konflikty. Te teksty no nie miały nic wspólnego z rzetelnością, a pomimo tego się pojawiły i rozumiem, ja przynajmniej tak interpretuję tę sytuację, że te 1500 zł jest płacone za brak rzetelności, to znaczy dajemy wam nierzetelne rzeczy, a wy je publikujecie, bo rzetelny to chyba, nie wiem, w schowaniu zdaje się często coś tam zamieszcza, kiedy burmistrz opublikuje i z tego co wiem, nikt wam za to nie płaci. No to powstaje pytanie, po co jest ta umowa, bo rynek medialny we Wschowie, no państwo teraz zamykają oczy i widzą wielkość Wschowa, tak? Jest taki, że tu, no, jak to powiedzieć, to mało się dzieje, tak? Jeżeli Urząd Miasta i Gminy wysyłałby do nas jakąkolwiek informację, też materiał prasowy, to my go zamieścimy, tak? Taka jest rola mediów, to jest A. Oczywiście my, gdybyśmy dostali taką umowę, że nie możemy nic tam zmieniać, a praktyka ZW na tą chwilę pokazuje, że one się pokazują bez żadnego komentarza, bez żadnej analizy te teksty, no to byśmy opatrzyli to komentarzem, tak jak zrobiliśmy to z tekstem o, w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie, tylko o utracie dofinansowania do wymiany kotłów, tak? I po tym się, gdyby nasza współpraca z nadsyłaniem tekstu przez urząd się skończyło, bo pytanie jest po co? Jest duże prawdopodobieństwo, bardzo wysokie, że jeżeli Urząd Miasta i Gminy wyśle gdziekolwiek ten materiał, to lokalne portale go zamieszczą, tak po prostu, bo to jest po prostu, no, jest materiał, można go zamieścić, bo jest oglądalność, klikalność na stronie, tak. Płacenie za to jakichkolwiek pieniędzy jest po prostu, no, w tym momencie jest zbędne, jest to niepotrzebny całkowicie wydatek. I drugie pytanie i taka wątpliwość, która się w tym momencie rodzi, to jaki był rodzaj wyboru tego, bo wiem, że i to potwierdzają znajomi, że na przykład praktyka samorządowa w Lesznie pokazuje to, że tam jak gdyby wszystkie media, z nimi podpisywana jest umowa medialna, ten dział pieniędzy, który ma gmina, jest dzielony równo i to zapewnia jakiś tam pluralizm, tak? I sobie redakcje sobie wybierają, czy chcą publikować, czy nie, bo to też jest, chyba że jakieś zapisy o umowie, czy ta umowa, którą mam nadzieję będzie dołączona też do tego tekstu, jest tak skonstruowana, że możliwe jest zamieszczenie tekstu, no, przyjmy Jan Nowak ukradł 6 kur, następnie je zabił, zjadł, tak? A w ogóle nie ma pana Nowaka, nie było kur i tak dalej, tak? I tak jak mieliśmy tekst, na przykład pan urzędnik wyliczył zaległości z podatków na, no, z ciężkiej pracy Rafała Juniora, żeśmy się dowiedzieli, że się walnął 2 miliony tylko, więc tak. Potem dowiedzieliśmy się, że radna coś ukradła, tak. Więc to naprawdę ta umowa raz 12 miesięcy to jest jakieś 20 parę tysięcy złotych. Jeżeli dodamy do tego inną umowę medialną, którą miało ZW z CKR-em podpisaną w 2018 w grudniu, no to ta składka, rzutka na ten, to miało być jakiś walec, tak, koparka, już prawie by się udała, tak, już by było. Ale chciałem też powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania jako redakcja ZW i przelaliśmy 10 zł. Redakcja w Schowa News chyba. Schowa News, tak, przepraszam, przebraliśmy na podane konto w tekście, przelaliśmy 10 zł. Gratuluję. I teraz uwaga. Gdyśmy przelali, okazało się, że to był prymabrys. Więc ja bym tak chciał powiedzieć dobitnie.
gratuluję temu, kto w tekście na Prima Aprilis zamieścił prawdziwe konto bankowe i prosił o datki. Trzeba być wyjątkowym idiotą po prostu, żeby tak robić, bo nie, my wpłaciliśmy. Ja, uczciwie mówiąc, bardziej dla żartu, bardziej dla zgrywy, niech Mariusz ma i tak dalej, ale przeleliśmy. Jeżeli ktokolwiek jeszcze przelał pieniądze i później ktoś zamieścił, bo tam się później tak pokazał taki napis na tym tekście, to jest Prima Aprilis, to gratuluję. No, polecałbym jakieś suplementy i dietę na mózg brać, bo to jest po prostu bardzo durny dowcip. No, bardzo durny dowcip. Rafał Zakrzewski? No tak, ja po pierwsze, no tak, powiem tak, w takich miastach, tak jak Krzysztof mówi, w większości dzieje się tak, że no, urzędy gdzieś tam podpisują umowy z lokalnymi mediami, tak, płaci im różne pieniądze, natomiast nie wierzę, że któreś tam urzędy mają tak skonstruowaną jak ta, gdzie się pisze, że my tutaj sobie będziemy zamieszczać co chcecie, a wy nie będziecie nam ani przecinka zmieniać. Bo jeżeli, gdybym ja był redaktorem naczelnym takiej nie wiem, portalu na przykład i taką umowę miałbym podpisać, to zamieściłbym też punkt, który by mówił, że no to dobra, to my bardzo wyraźnie na naszej stronie zamieścimy, nie wiem, taką kolumnę, gdzie będzie napisane materiał finansowany z Urzędu Miasta i Gminy. I wtedy jest oczywiste, że to, co tam jest napisane, to nie jesteśmy my. Za to dostajemy pieniądze i my tutaj będziemy pisać, że Kowalski ukradł kurę, że coś tam się wydarzyło. Natomiast tak jak to się dzieje w tej chwili, że czytamy teksty pisane ręką urzędnika, które no, zwykły czytelnik nie wie, że to traktuje to jako informacje portalu, gazety i tak dalej, no to to jest właśnie nie do przyjęcia moim zdaniem, bo to jest wprowadzanie ludzi w błąd, bo ludzie sobie myślą, że pisze to jakiś rzetelny dziennikarz zdaniem czytelników pisze o defraudacjach gdzieś tam w przedszkolach i tak dalej, i tak dalej. A się okazuje, że to jest jedna wielka bzdura, że to jest tekst dostarczony przez urzędnika, tak, za pieniądze, które tutaj redakcja czy portal dostaje, tylko że ten portal no, jest na tyle... Zawsze wierni, że nie potrafi oddzielić tego na swojej stronie, że tu grubą krechą, tak, na czerwono, to nie my, to urząd zamieścił, dziękujemy, że nam za to płacicie, ale to nie jest nasza robota. I gdyby tak to wyglądało, to nasze patrzenie na ten portal czy na gazetę byłoby zupełnie inne. A tak, no to dziwnie to wygląda i nie tak to powinno być. Natomiast co do drugiej umowy, o której Krzysztof wspomniał, z CK i RM, no to jest w ogóle są moim zdaniem jakieś jaja, bo przeżyjemy w tak niewielkim miasteczku, że trudno przeoczyć jakiekolwiek wydarzenie, tak? I dla takiej redakcji wszystko, co się dzieje, czy to, że Kowalski potknął się na krzywej płytce chodnikowej gdzieś tam na ulicy, czy to, że CKR zorganizował jakąś imprezę, czy turniej szachów, jest po prostu tak gorącym tematem, że bez żadnej łaski o tym napisze. Nie musi dostawać za to pieniędzy, bo po prostu cieszy się, że cokolwiek się dzieje i gdyby tej kasy nie dostał, to i tak by o tym pisał, tak? Więc to są po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Ile tam CKR? Rocznie za 2019 rok, patrzę właśnie na tą umowę. Proszę Państwa, to jest rocznie, to wychodzi brutto, to jest jakieś 15 tysięcy złotych. No, a CKR nie ma złotówki, żeby zrobić jakąś imprezę, tak się tłumaczy, że oni są tak biedni jak myszy kościelne i nie stać ich. Za te 15 tysięcy, tu Krzysztof, Fabryka Kultury, proszę bardzo, dać mu 15 tysięcy i pokażę, co można zrobić z tymi pieniędzmi. No, tyle. Za 15 tysięcy, proszę Państwa, można stronę internetową rozhulać swój fanpage na Facebooku do poziomu niewidzianego we Wschowie, tak? Bo wracając do tej umowy, która obowiązuje w 2021 pomiędzy właścicielem portalu ZW a gminą, właśnie tu mamy na biurku gazetę Jestem ze Wschowy, wydawaną przez gminę. Więc ta gmina Wschowy ma urzędnika, który się zajmuje tym, tak? Ma doświadczenie, ma zagwarantowany budżet na wydawanie tej gazety, tak? Ma swoją stronę internetową, ma swój fanpage na Facebooku. Jeszcze stwierdziła, że będzie wynajmować przestrzeń w innej firmie, żeby swoje materiały promować. No po co? Po co? Naprawdę to nie ma powodu, żeby tych pieniędzy z najmniejszego wydawać. Można to ogarnąć własnymi środkami. Szczególnie, że jak policzymy te 1500 razy 12, tak,
to szybciutko, to jest 18 tysięcy netto, tak? Czyli 22 tysiące brutto rocznie. No, to już, no nie ma, naprawdę to jest po prostu rażąca niegospodarność. To można samemu zrobić, te pieniądze można wydać tak, żeby następcom, których mam nadzieję zobaczymy w ratuszu, zostawić rozchulaną stronę gminy profesjonalną, rozchulany fanpage, kanał informacji, powiadomienia SMS-owe, no wszystko, dzisiaj można wszystko zrobić, nie trzeba tych pieniędzy transferować, jeżeli jest taka wizja, a jeżeli jest wizja, no to porówno, tak. My sobie absolutnie damy radę bez tego, znaczy nie myśleć, że my tu jakiś płaczy, bo ktoś nie dostał pieniędzy, my sobie dajemy radę i dajemy sobie radę bez tego, tylko ta, po pierwsze wydanie środków jest niepotrzebne, wskazanie palcem na firmę, która nieprawdopodobnego farta, bo zawsze często dostaje jakieś umowy medialne. I tak jak wzmocnię tu słowa Rafała Seniora, no taka umowa położona na biurku każdego rozsądnego właściciela portalu, jakiejś gazety, tak skonstruowana, to ona no nie zostałaby w takiej formie podpisana po prostu. To jest zakładanie sobie powrozu na szyję, no, i zacisku jakiegoś, tak? No jeszcze odnoszę się do tego, co mówisz, to wiesz, no, demokraci z urzędu postępują dokładnie tak jak obecna władza, tak? Czyli są media równe i równiejsze. W jednych zamieszczamy ogłoszenia spółek państwa, Skarbu Państwa, a w innych nie. I dokładnie to samo nasi wielcy demokraci, wydawać by się mogło, robią to tutaj, tak? Jest portal, tak, który jest jedynie słuszny, zawsze wierny i on, bardzo proszę, ma umowę. Natomiast nie, no, wszystkie inne, nawet, dobra, czy ktoś zaproponował? Ktoś, nie, czy był specjalista od spraw medium, na przykład na spotkaniu z waszą redakcją? Nie. Ja bym chciał po prostu, wyobrażam sobie, teraz zamykam oczy, wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy zapada decyzja, tak? O jakimkolwiek, mamy ileś pieniędzy, robimy z kimś umowę medialną. Znaczy nie z kimś, bo wiadomo z kim. A może ktoś mówił, a tamci? Już nie mówimy my, bo przecież na przykład potęgą, która łyknie nas wszystkich, jest Elka, tak? Policzyć, to jest największa oglądalność, tak? Tego. No i Elka, z tego co mi wiadomo, nie ma to żadnej umowy, tak? Z gminą Wschowa. I oni, co się dzieje, dziennikarze wysyłają i tak dalej, za darmo to robią, tak? Utrzymują się z reklam i tak dalej, no. Bo oni dostają taką umowę, to podejrzewam tam, jeszcze by echo szło tego gromkiego śmiechu po prostu, bo żadne pieniądze nie są warte założenia sobie pętli na szyję, no. I do takiej pętli, że jesteś dziennikarzem, no to ja już nie mówię, że musisz co roku tam o Pulitzera walczyć, tylko minimum, no stary, no to zastanów się, co ty robisz. No tak, tylko wiesz, ja na przykład w Lesznie widziałem, w ABC, tam zdaje się, wiesz, są takie strony, ale one są, wiesz, zaznaczone, tak? Otwierasz gazetę, pierwsza, druga, trzecia strona, a czwarta jest, powiedzmy, z logo Wschowy, w ramce, tak? I wiadomo, że to jest propaganda, którą miasto chce uskuteczniać. To jest tak czytelne, jasne, że ja oczywiście jak przyjeżdżam tam gdzieś do znajomych w Lesznie, przeglądam gazetę, te propagandowe strony wyrzucam i zostaje mi to, co napisali dziennikarze. No. I tak może to może działać. Oczywiście pytanie, czy ktoś by się zgodził, będąc jakimś redaktorem, czy nie. Ale jest to widoczne. Widzisz gołym okiem, że są propagandowe strony, za które zostało zapłacone. Natomiast tutaj otwierasz portal, gazetę. Ja wiem, co to jest. Tak, ja już pomijam już fakt, że ktoś coś takiego podpisał, bo tak jak mówisz, no żaden normalny redaktor, dziennikarz by takiej umowy nie podpisał. To już pomijam, ale jeżeli już ją podpisałeś, tak bardzo potrzebujesz tych 1,5 tysiąca dostać, bo inaczej to nie wiem, na chleb ci nie starczy, no to dla przyzwoitości zaznacz to, że to nie ty się podpisujesz. Zrób naprawdę osobną kolumnę, tak, gdzie będzie tam nawet mrugało na czerwono, urząd za to zapłacił, to nie my. To ja teraz podpowiem coś gratis urzędowi miasta gminy Wschowa. Jak już macie tę swoją gazetę, jestem ze Wschowy, tak? Macie ten fanpage i to macie gminę Wschowa, ikona randkowa oficjalnie na Facebooku, tak? To i macie 1500 zł do wydania, tak? Ekstra na promowanie swoich treści, tak? Bo tak to można uznać, dawanie tego do jakiegoś medium. No to polecałbym, żeby przy tym fanpage'u jest taka zakładka reklamy. Wy sobie wpiszcie 1500 zł na 30 dni, ja już pokażę, jakie zasięgi musicie osiągnąć sami. Sami w internecie, promując, nie oszukujmy się, do dzisiaj jest największe medium. To nawet zdradzę Państwu sytuację, że jeden z nas, który tu siedzi, długo nie miał żadnego smartfona w kieszeni i w końcu maja odkrywa ten wielki świat teraz internetu. Dzisiaj ma każdy narzędzie w ręku, które za 1500 zł z budżetem na dobrze sprofilowane reklamy miasta gminy Wschowa, to panowie, po roku jesteście potęgą po prostu. Potęgą i no po prostu no, zazdrość bierze, żeby mieć takie budżety, żeby promować markę Wschowy, tak? I wiadomości ze Wschowy. Dobrze, muszę przerwać. O, patrz, mówiłem jednowładztwo, a teraz dyktatura.
Ponieważ przekroczyliśmy o 5 minut. A następny temat jest łatwiejszy? Proponuję następny też przekroczyć i ostatni punkt następnego spotkania omówimy. Słuchamy. Trzeci temat, na który się omówiliśmy, to referendum. Referendum, bo nie wiem, czy wy to obserwowaliście, czy nie. Referendum za odwołaniem burmistrza. Ale którego burmistrza? Wschowie? Burmistrza miasta i gminy Wschowa, Konrada Antkowiaka oraz najprawdopodobniej radnych Rady Miejskiej, bo chyba jak już odwoływać, to najlepiej organ wykonawczy i organ uchwałodawczy. Ale co, jest taka inicjatywa? Nie ma takiej inicjatywy, natomiast spotkałem się w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu z dwóch niezależnych źródeł. Spotkałem się z taką informacją, że przydałoby się referendum. Jedno źródło się tym zajmuje, a drugie mówi, że się przyłączy. Tak mogę powiedzieć lakonicznie. O, tajemnice! Ale chciałem was zapytać, czy wy myślicie, że to jest dobry pomysł organizowanie dzisiaj referendum, czy lepiej z tego zrezygnować, jakbyście radzili pomysłodawcom? No, radziłbym, mam takie déjà vu, tak? Powtórzę to, co mówiłem. Chyba z tobą jeszcze rozmawiałem na ten temat w redakcji ZW. No to ZW będzie się tu przewijać, widzę często. Normalny, demokratyczny proces, tak? Jeżeli ktoś wypełni wymogi, no to ono się odbędzie, tak? No chciałbym powiedzieć, że dajmy im szansę, tak? Że tak jak Rafał mówi, oczywiście z dużym, ja tu czuję bardzo duży przekąs takim, niech się uczą i tak dalej, ale no, my we Wschowie nie mamy ostatnio szczęścia. Jeżeli byłaby szansa, żeby odwołać tą władzę jak najszybciej, to czemu nie? No, warto by było się nad tym zastanowić. No, mnie martwi właśnie sytuacja pandemiczna w kraju. Mnie martwi to, co pokazało poprzednie referendum, to zniechęcenie ludzi, którzy tak naprawdę się budzą tylko od kampanii wyborczej do kampanii w tych cyklach takich opisanych ustawowo. Ustawa, nad którą myślał, nad zmianą ustawy o referendum, tak, myślał PiS, nic nie zrobił w tym. Trzeba osiągnąć pewien poziom frekwencji, który we Wschowie, my mieliśmy tą pierwszą próbę, się nie udało. No, chciałbym poznać takie, no bo przyjaczenie na władzę to jest jedno, tak. My wiemy już, że to już będzie 2,5 roku zaraz, tak. Że to są bardzo duże problemy, szczególnie w umiejscowieniu tego w samorządzie, czyli w lokalnej społeczności, w współżyciu z lokalną społecznością i tak dalej. Ta wojna domowa nie jest skończona, ona się cały czas tli i czasami tu jakieś otwiera się nowy front. No chciałbym już teraz, jako że tak powiem ten cywil, tak, chciałbym mieć powód, za co będziemy się bić, tak. Wydaje się, że pewnie w następnym punkcie wrócimy do sytuacji tej, kto ukradł co i kto czy nie wierzył, to jest powód, bo jeżeli już robimy takie rzeczy, no to moim zdaniem się traci wszelkie kwalifikacje, żeby być w samorządzie. No i to, co tylko jak gdyby kierownicy tego poprzedniego referendum nie potrafili jasno powiedzieć, a to był moim zdaniem błąd i to trzeba dla tych, którzy będą to myśleć, trzeba jasno powiedzieć, co dalej, jaki jest pomysł dalej, tak? Bo to jest pierwsze pytanie, pamiętam z tamtego okresu, było co dalej, na przykład to kandydat na burmistrza, nie szukujmy się, komisarz będzie z PiS-u. PiS może tak to zrobić, wyborów nie będzie bardzo, bardzo długo, tak? No, zastosuje wszystkie sztuczki i będzie tu komisarz z PiS-u. I wtedy dla mnie oczywiście nie będzie żadnej różnicy, ale to, jeżeli ktoś liczy, że dzięki temu się zmieni władza na bardziej demokratyczną, że ta flaga Unii Europejskiej na balkonie, która reprezentuje jakieś wartości, naprawdę coś by zaznaczyć, no to musi w tym momencie pokazać tak szereg nazwisk, które będą mogły. Ta flaga, jak przyjdzie komisarz z PiS-u, to ona zniknie, żeby nie było wątpliwości. Ona tam zniknie będzie, już nie chcę powiedzieć, bo to jesteś w takim okresie. No nie, ja myślę, że tak, zostało 2,5 roku do końca kadencji oczywiście. Nie mogę nic dobrego powiedzieć o tym, co się dzieje w tej chwili w wschodzkim samorządzie. To jest oczywiste, że to jest dno i nie ma czym mówić. Natomiast wiemy, Rafał zna wszystkie statystyki, pewnie zaraz mi powie w skali kraju, ile referendów się udało procentowo i tak dalej. Widzieliśmy już jedno referendum we Wschowie.
No niestety, nie oszukujmy się, nie będzie frekwencji i referendum niczego nie zmieni. Zorganizujemy sobie jakąś imprezę. Być może w trakcie, nie wiem, tym przedreferendalnym będzie kilka okazji, żeby gdzieś publicznie powiedzieć, a to jedna strona będzie mówiła, jaka to władza jest zła, a władza wyda specjalne 3 numery gazety Jestem ze Wschowy, gdzie będą wszystkie sukcesy czerwoną czcionką wybite i przekonywać. Plus realizuje całą umowę ze 2 w ciągu miesiąca? Nie, potroi ją nawet. Potroi. No jest taka potroi, no bo oczywiście jak masz, planowałeś te pieniądze na 5 lat, a tutaj ci wychodzi, że 2,5 roku, być może bój to będzie nasz ostatni, no to czemu nie rzucić tych pieniędzy wszystkich? To jest ostatni. Kończę mówisz moim językiem. Więc nie, referendum nie ma żadnych szans, nie oszukujmy się po prostu, no, możemy sobie pogdybać i tyle. Natomiast, Krzysztof powiedział, i co dalej przy okazji referendum, ja bym już powiedział tak, co dalej w następnych wyborach, ponieważ ja uważam, że we Wschowie bolączką tej naszej samorządności jest to, że wszystkie ugrupowania, organizacje i tak dalej skrzykują się na 2 miesiące przed wyborami. Jest poszukiwanie jakiejś takiej w panice kandydatów na radnych i dobra. I później się okazuje, że ci radni tak naprawdę są, radni, kandydaci, przepraszam, są złapanki. Burmistrz też, nie wiadomo skąd. Ci ludzie się nie znają i nagle się okazuje, o, wygraliśmy wybory, mamy burmistrza. I nagle się mówią, ale ten burmistrz to chyba nie taki, no my tam z nim puściliśmy parę baloników, ale on był wtedy fajny, jak puszczał balony, a teraz już nie jest fajny i my nie chcemy mieć nic wspólnego, więc ja bym za tym, żeby wszyscy, którzy szykują się na ten wybór, żeby już dzisiaj zaczęli się spotykać, tworzyć jakieś, nie wiem, zespoły, które pomyślą o tym, kto będzie dobrym kandydatem nad burmistrzem, ale też na burmistrza, ale też nad tym, żeby towarzystwo, które ma być później w Radzie i rządzić w tej Radzie, miało okazję, żeby się lepiej trochę poznać, porozmawiać ze sobą, a nie na 3 spotkaniach i na 2 puszczeniach balonów przed wyborami, bo to naprawdę później efekty mamy takie, jakie mamy. Więc referendum nie, natomiast już dzisiaj rozpocząłem pracę nad tym, kto, co i jak potem będzie wyglądało. Bo tutaj ja mogę postawić taką tezę, myślę, że no, możemy taki zakład lekki postawić, że obecny burmistrz będzie pierwszym w kadencji wschodzkiego samorządu, który przeżnie w pierwszej turze wyborów. Drugiej tury nie będzie. Zakład, tylko ja bym się nie wszedł w ten zakład, bo zgadzam się. Musielibyśmy jakiegoś oponenta znaleźć. Nie? Ale wiecie co, bo ja też jestem takiego zdania, że to jest taka możliwość, że on pracuje na to, że w pierwszej turze może przegrać. Jest dobry, ja myślę, że jest dobry i idzie nieźle. I myślę, że... Musimy znaleźć tych, którzy wierzą, nie? Czy przeciwko komuś są zakłady, tak? No, ale na przykład, jak ktoś jest, jakby tak na przykład na następne spotkanie, czy taki specjalista od spraw mediów z nami z urzędu i może on by się założył, bo on wierzy, nie? Na przykład, jak jest specjalistą jeszcze. No ja się nie powiadam w tego, co ludzie wierzą, bo... Aha, no właśnie, no ale... No, bo jestem z lewicy, no nam jest wszystko... Nie, bo to taka lipa, no widzisz, ja się chcę założyć, nie ma z kim, no siedzimy tu we trzech widzach. Ostatnio ogłosiliśmy konkurs. Ja tylko słówko. Ogłosiliśmy konkurs na torbę, ale nikt się nie zgłosił. Natomiast możemy ogłosić taki konkurs i jeżeli ktoś po wysłuchaniu jednak myśli inaczej i wierzy w to, że obecny burmistrz, jeżeli wystartuje, bo ja mam takie podejrzenie, że jeżeli on wie, że w pierwszej turze przegra, to nie wystartuje. Nie świta tam po prostu, wiesz, widziałeś burmistrza gdzieś na ulicy, bo ja ostatni raz z Sutrykiem go widziałem. Ale tak normalnie, żebym szedł ulicą i spotkał burmistrza, powiedzieć: dobry panie burmistrzu, ja jestem tu mieszkańcem Wschowy i mam tu jakiś problem. No nie spotkałem tego burmistrza jeszcze nigdy na ulicy, a 2,5 roku już jest burmistrzem. Więc ja myślę, że te wiadomości z miasta, opinie i tak dalej są przekazywane przez współpracowników, są tak przefiltrowane, że no, chyba nie wie, co ludzie mówią na mieście, że tak powiem. I wierzę, że jest dobrze, więc wystartuje z pełnym przekonaniem, że w pierwszej turze to wygra. No to powiem ci, może tak być, tylko ja chciałbym tu Rafała Seniora troszeczkę, jak gdyby, my bardzo często się spotykamy, wiadomo, no może teraz wiadomo, sytuacja jest taka, że mniej. No ale będzie wiosna ale lato, ci, to częściej. Tak, bo szczególnie, że no, od wczoraj już nasze roczniki mogą się szczepić na maksa. Tam pod szczepionki, tam dronami lecą już i tam będą
rozpilać w wodzie. Wasze. Mamy w ogóle, minęła nas taka rocznica, której nie pamiętamy, że o rzucaniu z helikopterów antywirusowych środków, o czym informowałem na radna niecały rok temu z kawałkiem. Tak było, mówiła, żeby okna zamykać, żeby nie wychodzić na dół, bo w tym momencie z helikopterów będą rzucane te autentyczne. Rafał, historia, tu senior patrzy na mnie, nie wierzę, ci pokażę. Ale to na prima prisgu? Nie, sklina ci pokażę, tą radna tam mówi, że nie wychodźcie, ale tak, serio jest tak. Tu masz rację, ludzie się budzą i tak dalej. No, dlaczego ludzie nie mieliby się budzić, tak? Co wybory? No po prostu nie każdy żyje lokalnymi sprawami, lokalną polityką i wypełniałem swój ten obywatelski obowiązek, czy też tą przyjemność głosowania. Ja bym chciał cię uspokoić, bo tak jak Rafał się spotyka, czy tam słyszy jakieś środowiska, które tam myślą o referendum, no to ja spotykam takie środowiska, które już poważnie myślą o tych wyborach, tak? Pojawiają się nawet tak? jakieś nazwiska kandydatów na burmistrza i pojawiają się jakieś takie pomysły czy też deklaracje, że właśnie lada chwila trzeba by konsekwentnie realizować jakiś plan, jeżeli chce się coś zrobić. No, ja chciałbym powiedzieć tak, żebyśmy nie deprecjonowali tego, co ty powiedziałeś, że dwa miesiące wcześniej. No myśmy się w 2018 spotkali troszeczkę wcześniej, dwa miesiące przed wyborami. Trzy. No, dużo wcześniej, gigantyczną pracę wtedy zrobił Piotr Buczek, scalania tego całego środowiska, czy też sądowania możliwości Wielkiej Koalicji, która doprowadziła tak naprawdę do tego, że Konrad Wątkowiak w ogóle najpierw zaistniał, wszyscy się zgodzili, że będzie kandydatem burmistrza, finalnie wygrał, tak? Bo to też nie było takie oczywiste, ale żeśmy to zrobili, czyli potencjał jak gdyby United, żeby zmienić złego burmistrza we Wschowie jest. Tylko wiadomo, co dalej potem kadry i tak dalej, i tak dalej. Do tego z perspektywy tego, co się wyprawia w tej kadencji, a szczególnie głosowania nad możliwością zwolnienia z pracy radnego, no to uświadamia nam, że no, radni, szczególnie ci, którzy pełnią tą funkcję już którąś kadencję, no oni się nie rozwijają, powiem tak najbardziej delikatnie, tak? Oni nie rozumieją samorządu, tak? Oni nie chcą się uczyć, nie chcą się rozwijać i przede wszystkim nie czują ducha tej demokracji, bo a w tej sprawie, do której tam wiem, że z punktów dojdziemy, no to szczególnie to było widać. Także my nie będziemy tu żadnych haseł, przecież nie po to jest ten program pod mocną schową, żeby tam chodźcie z nami i tak dalej, bo do niego to chodzi. Tylko wszyscy sobie pomyślmy może w domach. No to też jest takie nawoływanie, ale no proszę Państwa, 2,5 roku tak minęło, tak? Tak. I zrobiło to tak, pstryk! I za 2,5 roku będzie następny pstryk, będzie spotkamy się przy urnach. I no, czasami jest takie hasło, no, mamy takie wrażenie we Wschowie, że od nas, od nie chcę nikogo obrazić, ale od niektórych elektoratów, od niektórych ludzi no, gołębie się szybciej uczą, naprawdę. Nie popełnimy tego samego błędu. I, bo my tu żeśmy już naprawdę bardzo dużo wariantów przeszli we Wschowie, tak? Szczególnie przez ostatnie 3 kadencje, tak? Czyli już żeśmy mieli burmistrza po 3 kadencjach, który odchodzi z jakimś tam dorobkiem mniejszym czy większym. My wybraliśmy sobie powiedzmy ruch rewolucyjny, tak? Który nam oprócz to się nie wytnie. Pierdololo nic tak naprawdę nie miał do zaoferowania. Mieliśmy wielki United, żeby obalić tą pomyłkę, który pękł też w pół, tak? No musimy troszeczkę się wszyscy, którzy są zaangażowani w życie w samorządzie na tym poziomie kreatywności, czyli układania list, tak? Jakieś sojusze budowania, no, żeby odrobili tą lekcję, tak? I trochę inaczej poszli do tego, może nie wiem, jakieś więcej bezpieczników w tym wszystkim zamontowali. Bo trzeba na papierze teraz pewne obietnice spisywać. Może po prostu formacje muszą podpisywać jakieś koalicje, no nie wiem, trzeba się na pewno zastanowić, tu się z tobą zgadzam, że to nie może być na wariackich papierach, bo na wariackich papierach... No. Rafał Zakrzewski. To jeszcze wiesz, a propos ty, że mieliśmy burmistrza, którego po 3 kadencjach pożegnaliśmy, mieliśmy 2 burmistrzów, bo ja cały czas będę przypominał, że przed Krzysztofem Grabką był jeszcze 1 burmistrz, który był 3 kadencje. No, ja odcinam to, dlatego były wybory powszechne. No, nie mieliśmy wtedy jak gdyby mieszkańcy bezpośredniego, tak? Dobrze, no nie mieliśmy bezpośredniego, ale wybieraliśmy radnych i ci radni głosowali, tak? No, więc... Tak jak dzisiaj starostę się wybiera, no bo to był ten sam system. No, dobrze, to raz, a dwa, powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem w jakiejś rozmowie z Rafałem, że ja mam wrażenie, że najlepsza rada w tym mieście była pierwsza rada w 90 roku. Po pierwszych wyborach samorządowych to byli ludzie, którzy szli, bo chcieli coś w tym mieście zmienić, chcieli naprawić to po raz pierwszy wolne wybory samorządowe i nie patrzyli na to, co będą z tego mieć. Czy dostaną pracę w urzędzie, czy ich, nie wiem,
syn dostanie pracę w urzędzie, czy może synowa dostanie pracę w urzędzie i tak dalej, czy oni może dorobią sobie po prostu do pensji, bo ja już powiedziałem to kiedyś, też w rozmowie z Rafałem, że mam wrażenie, że większość radnych w tej chwili traktuje to bycie radnym jako dorobienie do pensji po prostu, nie oszukujmy się, tak? Tak jak mówisz, nie chodzi o to, że oni nie chcą się uczyć. Oni idąc tam chcą mieć co miesiąc przelane na konto i ktoś im powie, guru ich grupy, dzisiaj głosujemy tak, i on bezrefleksyjnie głosuje za tym. Tam nie ma żadnych chęci pracy dla tego miasta, tej społeczności. Jest tylko chęć do robienia. Taka jest moja teza i ona, jak patrzę na to, co się dzieje w tym mieście, myślę, że się potwierdza. No ja z racji tego, że byłem radnym, z przykrością muszę się zgodzić w tej, jeżeli mówimy o jakiejś większości radnych, która, tylko to ja bym też nie zarzucał może złej woli, bo oni po prostu ci ludzie. Nie, to nie jest zła wola, no chcesz to robić, to nie jest zła wola, to jest dobra wola. Budżet domowy sobie podeferuje. One się tam wzięli, bo są kwintesencją wyborów w środowiskach, które głosowali, tak? Że to nie są obcy ludzie dla nikogo, tak? Oni dostali gdzieś tam głosów, ordynacja jest tak ułożona, zostali radnymi. To nie jest tak, że. No były takie przypadki, że bardzo młodzi ludzie się dostawali do rady, tak? No oni tam zabrali 3 razy głosy, bo ich te leśne dziadki ich tam gasiły, tak? My z perspektywy czasu, bo już mamy podobny wiek, mamy tam parę lat, jesteśmy tam różnicy, możemy tak powiedzieć, tak jak ty, że w perspektywie małego miasta, jakim jest Wschowa, rada miejska nie jest żadną wartością dodaną, tak? No i no tak, no. Ona wypełnia swoje, ona nawet nie wypełnia, znaczy jakby to powiedzieć, myślenie o tym, że radny przychodzi do rady i jest jakimś wojownikiem, coś załatwia i tak dalej, no jest bardzo romantyczne, tylko radny 100% jego obowiązków to jest przyjść na sesję, głosować, to jest 100. Bardzo mało ktoś poza te obowiązki, no nie, które są ustawowe, wybijał się. Okej, tylko że chodzi, nawet ja. Chodzi mi o to, właśnie dlatego mówię o tym, że już dzisiaj ugrupowania, organizacje i tak dalej powinny się zastanowić, kogo wysuną na radnego. Bo tak jak mówię, 3 miesiące przed wyborami wszyscy wiedzą, kto będzie z ich ramienia burmistrzem, albo się dogadają, tak jak ostatnio miało to miejsce, dobra, robimy szeroką koalicję. Natomiast ci radni, mam wrażenie, to jest na zasadzie, ej, sobie brakuje nam 2 na liście, wystartujesz? No wystartuję. I nikt nie, wiesz, nie, jak gdyby nie interesuje się, ten człowiek rzeczywiście ma chęć pracy twórczej dla tego miasta, czy pójdzie tam po to, żeby łapkę tylko podnosić, jak ja mu każę. I to jest ten ból. Czas, uważam, jest taki na to, już dzisiaj, ostatni, bo za chwilę to będzie za późno, żeby zacząć szukać wartościowych ludzi i naprawdę spotykać się z nimi, żeby ich lepiej poznać i wiedzieć, że ten, kogo chcemy desygnować na radnego, będzie naszym kandydatem z naszego grupowania na radnego. To jest ktoś, kto pójdzie tam nie tylko po to, żeby podreperować budżet domowy, ale po to, żeby coś sensownego dla tego miasta robić. Niezależnie od tego, czy on zarobi, czy on nie zarobi. Czy wprowadzi tam swoją rodzinę do nie wiem, do pracy w największym przedsiębiorstwie w mieście, czyli Urzędzie Miasta i Gminy, czy nie. Tak? O tym mówię. No ja oczywiście śmieję, proszę Państwa, bo no, podoba mi się, bo tu szybciej wchodzimy w ten okres wyborczy i zawsze to takie słowo. Ja powiem tak. Już naprawdę nie szukajmy żadnych supermenów, tylko szukajmy ludzi, którzy nie dadzą sobie pierdoł opowiadać. No. Tak, troszeczkę krytycznym podejściem do tego wszystkiego, bo rola radnych jest przede wszystkim kontrolna. Tak? Oni nie mają wymyślać, jak miasto ma iść do przodu. To jest absolutnie nie po to jest rada powołana jakiekolwiek. Tak? Może to w powiecie jest inaczej, bo oni mają troszeczkę silniejszy mandat. Tak? Mogą obalić przez tydzień starostę i tam, ale wyschowie są przede wszystkim, żeby kontrolować władzę. Co to znaczy kontrolować władzę? To właśnie nie dać się, nie wiem, już brutalnie mówiąc w cudzysłowie oczywiście dużym, kupić, bo tam ciotek po ciotek i tak dalej, no bo on się myśli, że open your mind i patrzy naprawdę, no nie dajcie się w konia robić, bo na przykład mamy takie wrażenie, które wielu podzieli, na przykład przy sytuacji, bo cały czas wracamy do tej sytuacji radnej, że po prostu ludzie, na którym polegacie opinii, to prawnej i tej takiej wykładni moralnej, że ta pani jest zła, czy ten pan jest zły, no to no robią was w jajo po prostu, robią was w jajo i to widać. No ale to jest to, o czym ja mówię, że to są ludzie, którzy nie przyszli po to, żeby myśleć. Oni przyszli po to, żeby podreperować budżet. Krzysztof, no rozumiesz? Większość tych ludzi, ja wiem, że oni potrafią, jak trzeba, to prawią góry przenosić. No. To nie, to przepraszam Ciebie Krzysztof, może Ty znasz tych ludzi, ja ich też obserwuję. Jestem zupełnie innego zdania. Poza tym wydaje mi się, że przez te wiele, wiele lat za mało imiennie, znaczy z imienia i nazwiska, rozmawiało się o radnych, którzy... Skończył się Wersal, leperem powiedziałem. Skończył się Wersal, to co żeście zrobili,
Podobał mi się Piotr Buczek, to coś się zrobili, będziecie z imienia nazwiska za to rozliczali. Z imienia nazwiska. I te imiona i nazwiska radnych, którzy, bo wracamy cały czas do historii. To kiedy... przechodzimy na następny tygodniu. Nie, bo jeszcze chciałbym tylko kilka słów powiedzieć. A to właśnie... ja się zabieram czas. Powoli nam się czas przestańmy patrzeć na czas. No, nie patrz na zabierał czas, a teraz obu chciałem się powiedzieć. Już go straczacie. Nie, dobra, dobra, wykorzystamy to za chwilę, niech mówi. W każdym razie myślę sobie, że ci radni, którzy zagłosowali i wyrazili zgodę, powinni być przypominani co miesiąc i nie tylko z imienia i nazwiska, ale powinni być konfrontowani publicznie z całą tą prawną oprawą, nie prawną oprawą, którą przedstawiał prawnik, ale prawną oprawą, która obiektywnie funkcjonuje w obiegu i która mówi zupełnie co innego, bo ich wypowiedzi wskazywały na to, że ani nie szukali, nie sprawdzali, nie mieli żadnych wątpliwości. Z ich wypowiedzi nie wynikało, że w ogóle przeczytali te audyty, ponieważ powtarzali słowa, które były w artykule ZWPL. Mało tego, mało kto z nich się wypowiadał. Właściwie można mieć wrażenie, że dlatego się ci radni nie wypowiadali, którzy później zagłosowali za zwolnieniem radnej, ponieważ nie interesowało ich to, czy... Ale to jest to, o czym mówię właśnie. Tak, oczywiście. No tak jest. Oni nie przyszli po to, żeby zarabiać kasę. No nie, bo to jest przede wszystkim utrata instynktu samozachowawczego. Oni już naprawdę nie będę o przymiotach ich umysłu rozmawiał, tylko to, cośmy ostatnio rozmawiali. Wy po prostu nie potrafiliście obronić jednego z was. I teraz wy jesteście w kolejce następnej. Prawo polskie umocuje was tak, was jako radnych, że za przeproszeniem mogą wam skoczyć. No. Może wam skoczyć burmistrz. Burmistrz jak pójdzie do waszego pracodawcy i powie, ty Heniek, wódkę tu walniemy i zwalniamy tą. Ten pracodawca może wam skoczyć. Nie dlatego, że jesteście super pracownikami i tak dalej. Tylko wy macie mandat od ludzi, żeby kontrolować władzę. No. I wy się wystawili z jednego z was na odstrzał, się zgodzili na to. Oczywiście to wszędzie upadnie. Będzie awantura prawna taka i miasto wypłaci ten. Tylko wy nie obroniliście, no to z Rafał mówił. W tym momencie będą być solidarność. Bo to jest tak, że będą was pojedynczo będą was wyciągać. Oni to co mówiłem, że spotkali ostatnio 2-3 tygodnie temu. W tym momencie jesteście zaszantażowani. Oni wam pokazali, co mogą z wami zrobić, z waszymi rodzinami i tak dalej. No. I wy nie mieliście na tyle instynktu samozachowawczego, żeby obronić to. No. To jest właśnie to, o czym mówię. Ludzie, którzy przyjdą do kasy dla jakichś doraźnych interesów, nie są zainteresowani tym, żeby wiesz, zastanawiać się, co jest zgodne z prawem, co nie. No bo teraz wiesz, ja nie mam czasu, Rafał jest dziennikarzem, może ma czas. Może by sprawdził, wiesz, ilu z tych radnych. To przepraszam, i Krzysztof też jest. O właśnie, macie czas, dziennikarze, panowie. To może sprawdźcie, ilu z tych radnych ma jakieś powiązania z urzędem miasta przez jakichś ciotków, pociotków. Jaki mieli interes w tym? No po prostu. I tyle. Oni zrobili to, co im kazano, tak? Bo mają jakiś interes w tym. Sprawdziliście, zadacie sobie ten trud. Ilu z tych radnych, którzy podniosły rękę za, ma jakieś powiązania na przykład z urzędem? Rafał, nie przychodźmy na ciemną stronę mocy. Nie sprawdzajmy, kto z kim i tak dalej. Nie, ale żeby zrozumieć sytuację. No dobrze, wygląda, ale Krzysztof, ale żeby zrozumieć. Ale nie biednych pociotków, nie, oni i tak są wszyscy, że tak powiem, brutalnie zestrani. No dobrze, ale właśnie dlatego tak się dzieje, że ci ludzie podnieśli rękę, tak jak Rafał mówi, nie przeczytali tego, nie zastanowili się, zrobili to, co im kazano, bo jak tego nie zrobisz, to za chwilę dwa sznureczki zostaną pociągnięte i stracisz część swojego dochodu. Człowiek, który do mnie to mówił, absolutnie źle mnie ocenił i to była wina, że on tak do mnie mówi, Rafała Juniora, ale on powiedział taką bonton, który trzeba pamiętać. No, kręgosłup się nie zrasta. No, nie zrasta się. Oni wam złamali w tym momencie kręgosłup. I on się nie zrasta. I wszyscy ludzie, trzeba to tak jak Rafał mówi, i ja pójdę jeszcze raz leperiadą. No. Koniec Wersalu. No. To, co wy żeście zrobili, ja sobie nie wyobrażam, żebyście wy tak zagłosowali, kiedy ja byłem radnym. To w takiej sytuacji, kiedy naprawdę trzeba było, nie wiem, sobie biblijnie jedno oko wydłubać, drugie oko wydłubać, nie wiem, kwasu sobie do uszu wlać. No, sytuacja jest ewidentna. Wniosek jest napisany, bo pani wychodzi na sesję rady. To nie ma związane z funkcjonowaniem rady. No, nie przeklinamy. Nie przeklinamy. Kurka, rurka. No, kurka, rurka.
No tyle noga. Ale wiesz co, bo ja uznałbym rację tych radnych, gdyby oni się wypowiedzieli, przynajmniej wypowiedzieli, bo to jest naprawdę poważna sprawa. Bo dzisiaj, ale poczekaj, bo dzisiaj mamy, za kilka dni mamy Wielkanoc, wśród nich i też, bo wiesz, ja się... Bo tu jedziesz, widzę ostro. Bo sobie myślę, że na to trzeba zwracać uwagę, wiesz, tam są w tej Radzie katolicy, którzy są w swoich lokalnych społecznościach traktowani jako osoby, które posiadają jakiś autorytet, które chodzą do tego kościoła, które chcą też być takim moralnym autorytetem, usiądą sobie w niedzielę razem ze swoją rodziną i muszą pamiętać, że gdzieś tam, w jakimś domu usiądzie kobieta, którą pozbawili pracy. Myślisz, że co, jakieś wrażenie na nich to zrobi? Wiem, że nie zrobi. My nie będziemy teraz roztrząsać teologii katolickiej, teologia katolicka... Ja na te święta musiałem coś przykrego powiedzieć dla właśnie tych katolików, więc ja po prostu... Nie, tam jest konstrukcja taka, że... Wszyscy jesteśmy grzeszni, jak powiedział właściciel jednego portalu, to pamiętam. Za często w tej gminie właśnie tymi wartościami katolickimi się... Jak przyjdą jakieś święta buddyjskie, to też będziesz tak wspominał, czy tam jakieś żydowskie... Nie tylko w tej gminie, wiesz, mówi się o jakichś tam, wiesz, wartościach i tak dalej, katolickich, chrześcijańskich, czy Bóg wie. A tak. Robi się zupełnie coś innego, no nie, wiesz, no. No i co? No ale to wiesz, naprawdę, bo przecież ja wiem, że ty wiesz, my wiemy, bo już mam dorośli, mniej więcej znaleźliśmy, że jesteśmy wychowani w tej religii, tak? Przynajmniej próbowali nas wychowywać w tej religii. No to się wszystko, co ci będę mówił? Sakrament spowiedzi powiem. No. Uważam, że biskup powinien, biskup albo nawet papież powinien tutaj interweniować i powinni zostać z kościoła wyrzuceni. To nie. Chciałbym zakończyć. Ja powiem prosto, bo nie wiem, czy jak to czasu, żebyśmy przekroczyli, ja zwykle porwam nas. Dobra, nie to znaczy. Proszę państwa, miną święta, zjedzcie sobie ten żurek, tak? Co tam się je na święta? Jajem zagryźcie? Jajem, tą kiełbasę białą. Te trupy zwierząt zjedzcie, taka mała wstawka wege, nie? Wiecie. Ale teraz powiem wam tak, a we wtorek, w środę Krzysztof Owoc idzie do prokuratury na Garbarską i składa wniosek o możliwość popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków dwóch dyrektorek przedszkoli. No proszę państwa, no ja! Rada miasta właśnie stwierdziła, że radna ukradła pieniądze. No to teraz powiemy sobie B. I wszyscy radni, tak jak Rafał mówi po nazwiskach, będą w tym wniosku wymienieni. Wszyscy. Jako świadkowie. Bo oni poświadczyli, bo przypomnijmy sobie, wnioski do rady są skonstruowane tak. Straciliśmy zaufanie i dalej jest dlaczego. Bo pani niesłusznie pobrała pobory, tak? Tak. I przywłaszczyła. Nie, bo prosiliśmy ją właśnie, żeby oddała je i ona dalej w swoim grzechu zaparta, trzymając się tej terminologii świątecznej, nie chciała jej oddać, przywłaszczyła. Czyli jest złodziejką. I teraz już się prokuratura wypowie. A czytając efekty pracy Rafała, podejrzewam, że w ciągu 30 dni prokuratura nie podejmie sprawy. I wtedy będziecie mieli pierwszy sygnał, że daliście dupy. A potem, jeżeli dostanie wypowiedzenie radna, bo na dzisiaj chyba nie dostała, to kiwają do mnie głowami, tu zza okna kiwają do mnie głowami, że nie. Bo nas oglądałem, proszę państwa, przy szklonym studiu jesteśmy. Nie dostała. Jeżeli dostanie, to wtedy ona wygra to w sądzie i wtedy będzie się drugi dowód. Jeżeli przez gardła wam kiedykolwiek przejdzie słowo przeprasza, to chwała. Jeżeli nie, to historia o was po prostu nie skłamie, tylko po prostu powie, jacy byliście. Ale naprawdę obiecuję wam to, że wtorek, środa ja jestem w prokuraturze i wie panie dyrektor, co możliwość popełnienia przestępstwa niegospodarności. Bo panie po pierwsze nie przypilnowały, tak? A po drugie, jak była szansa odzyskać te pieniądze, no to nie dałyście sobie radę. I ja jako obywatel, bo mam na to uchwałę Rady. Uchwała Rada swoją autorytetem stwierdziła, że panie straciły, jeszcze raz powtórzę, bo to jest taka konstrukcja prosta. Straciłyśmy zaufanie, ponieważ pani pobrała nieuzasadnione pobory, nie chciała je oddać, co nosiło znamiona przywłaszczenia. No i co, tak tej sprawy nie można zostawić, proszę państwa. Ja podejrzewam, że tam chodzi o kolosalne kwoty. Kolosalne kwoty, które o wiele
przewyższają, i tu zacytuję klasyka, bo Piotr Buczek dzisiaj jest klasykiem, żeście przeżarli w osowej, w Schlichtingowej, tak? Żeście przeżarli o wiele mniej. My tam żeście jak tej gołąbki dziobali, a radna tu się nachapała. I tej sprawy nie można tak zostawić. Ja mówię to, podpiszę się pod tym, złożę to powiadomienie w ciągu 30 dni, jeżeli się nic nie zmieniło. Ja wierzę też, w to. Też chcesz się podpisać pod tym? Tak, oczywiście. No, ja wierzę w to, że wiesz, ci radni, którzy za tym głosowali, w momencie jak się okaże na przykład, że radna wygra w sądzie sprawę i miasto będzie jej musiało zapłacić jakieś odszkodowanie, że ci radni solidarnie się złożą. Nie wyobrażam sobie, że głosując teraz, wiesz, w dobrej wierze, bo tak bardzo zależy im na tym, żeby to miasto, wiesz, kwitło, nie pozwolą na to, żeby okradał ktoś to miasto, tak? I jak się okaże, że ktoś nie okradł, a to miasto będzie musiało zapłacić teraz odszkodowanie, że ci radni się złożą na to odszkodowanie, nie pozwolą na to, żeby kasa miejska wypłaciła te pieniądze. To sam mądry krzyczał, że to nie jest przesądzanie o winie na podstawie tak skonstruowanego wniosku. No był jakiś głos, już teraz nie pamiętam, przypomnij mi. Radny Sobczuk? No tylko dwie osoby się wypowiadały, albo radny Sobczuk, albo no, Krystyna Sobczuka, który z ramienia nas, mieszkańców, jest, jeżeli dobrze pamiętam, przewodniczącym Komisji Budżetu, tak? Tak. No to panie radny Sobczuk, no. To jest malwersacja na wysoką skalę. Sami żeście to przegłosowali. Jest tak wysoka malwersacja, że należałoby zwolnić pracownika wbrew temu, co audyt powiedział. Bo audyt wcale nie mówił, że mógł zwolnić. Wy poszliście po starobiblijnemu i mówili, ręka, która chciała mnie obciąć. To wy się postawili w roli właśnie sędziego i kata. I mówię to dlatego, bo ja czytałem te wnioski. Te wnioski są tak właśnie skonstruowane, że całe to stracenie zaufania jest spowodowane, trzeci raz to powtórzę, tym przywłaszczeniem środków. I tu wyście powiedzieli, że nie. Nie nagana, chociaż to podejrzewam, radna by nie przyjęła. Nie upomnienie. Nie, no, apel, stanowisko, mnie takie stanowiska rady różne przyjmowały. Naprawcie coś tam w środku, w przedszkolach, te procedury i tak dalej. Nie, no Rafał, nie obrażając ciebie, ile to trwało, żeby znaleźć te wyroki? Nie wyroki, które mówią, że nie trzeba nic radnemu odciągać z pensji, jak wychodzi pewnie swój mandat, tak? Że w ogóle tu jest sprawa, jest no, przynajmniej niejednoznaczna, tak? I trzeba zawsze po stronie człowieka stanąć, a nie jakichś durnych przepisów, tak? Czy też interpretacji przepisów. To wy się postawili właśnie, że zrobili sobie najpierw nagonkę, bolowanko się odbyło i jeszcze nazwiska wymienili. I urzędników, którzy w tym brali, tak? Nie, to jeszcze wiesz, należy przypomnieć sobie, że wiesz, żadna krzywda nie stała się panią dyrektorką. Nikt nie, palcem nie pogroził. Oj, proszę panią, pani nie dopilnowała. Wiemy. Pani nie miała żadnej kontroli nad tym. Mamo, może są ręce obcięte. Myślisz? Bo w pierwszej kolejności ja sobie myślę tak, że jak jestem szefem jakiejś firmy, tak, i mój pracownik nie. Mówmy tego właśnie w kategoriach szef samorząd, to nie jest firma. To radny Sobczuk mówił, że jako szef firmy nie takich ludzi zwalniam. Panie Sobczuk, podbiję jeszcze sprawę, jeszcze raz, bo to moim chyba idolem jakimś zostanie Piotr Buczek. No. To nie jest ziemia obiecana. No. Jeżeli ja jako, nie wiem, przełożony nie potrafię, nie wiem, co się dzieje w mojej firmie, tak, i okazuje się, że dzieje się źle, to znaczy, że ja czegoś nie dopilnowałem, nie widziałem i tak dalej, tak? Tak, tak. No. I teraz pytanie, co z paniami dyrektorkami w tym układzie, tak? Nie, bo sytuacja jest taka, zobacz, jaki kronny pracownik, no, nie wystraszyli go, przecież radna nie przyniosła ten worek złota, bo się cały czas podkreślam, to są o wiele więcej pieniędzy poszło, niż że się przeżarli w Schlichtingowej, no. Tam trzeba radna, mniej więcej kojarzy, jak ma samochód, nie starczy samochód, żeby te pieniądze przywieźć. Nie starczy. Dobrze, słuchajcie, przekroczyliśmy godzinę, ale zrealizowaliśmy 4 z 5 punktów. Sukces! Tak. Chcę tylko powiedzieć, bo chciałbym nawiązać i może sobie pozwolimy jeszcze na 3 minuty, gdybyście chcieli się do tego odnieść, bo mówiłeś, Rafał, o tym, że właściwie zaapelowałeś słusznie moim zdaniem, aby już dzisiaj osoby, a znamy kilka takich osób i no, jakąś grupę osób wokół tych lokalnych liderów, aby zaczęli dzisiaj myśleć i mieli jakiś i zaczęli też dzisiaj pokazywać swój plan na wschowę, żeby można było to zweryfikować, żeby można było z nimi porozmawiać, zapytać o różne szczegóły. A co chcę powiedzieć?
obejrzałem sobie ostatnio kilka ostatnich sesji powiatowych, ponieważ na sesjach powiatowych, jak wiecie, bierze w nich udział radny Wojciech Kuryło, o którym się mówi, że jest jednym z poważnych kandydatów na burmistrza w Schowie. W pierwszej turze to wygra. Kolejny zakład. Wygra to w pierwszej turze. Otóż sprawdzając... Nagrywamy drugi odcinek od razu? Nie. Sprawdzając sobie statystyki, jak wyglądają jego głosowania, bo ostatecznie... Jakiś wątek zaczął, że ja proponuję tu nie, za następny odcinek. 3 minuty. Odnoszę się do tego, co mówił Rafał, że warto... coś w pewnym sensie mówił o liderach i o środowiskach, które mogłyby już dzisiaj zacząć rozmawiać poważnie o tym, co miałoby się wydarzyć we Wschowie po 2023 roku. Otóż ja dzisiaj Wojtka Kuryło, który, jak już ustaliliśmy, jest jednym z kandydatów, teoretycznie poważnych kandydatów, jeżeli mogę się czegoś o nim dowiedzieć, o jego pomyśle, o jakimś myśleniu politycznym, o takim spojrzeniu na powiat, to mogę się dowiedzieć z sesji powiatowych. Otóż chcę powiedzieć, że spoglądałem na jego statystyki, wszystkie jego głosowania są za, dwa razy się wstrzymał, albo trzy, nie chciałbym tutaj przekłamać, a chcę zwrócić uwagę, że oni musieli się czymś różnić, znaczy ci, którzy wygrali, a Wojtek, który szedł z innego komitetu, który przegrał, Wojtek Kuryło, oni musieli się różnić jakąś wizją powiatu, prawda? A więc mógłby tam od czasu do czasu zagłosować przeciw, lub przynajmniej się odezwać i powiedzieć, że a ja mam jakiś inny pomysł na ten powiat. Czy, i teraz chcę wam jeszcze to powiedzieć, bo to jest w ogóle ciekawe, czy Wojciech Kuryło się odzywa i jeżeli nawet się odzywa, to te sesje, te relacje z sesji powiatowych są tak nagrane, że w ogóle tego nie słychać. Tam pokazuje się... A często się odzywa? Nie. Ja chcę powiedzieć tak, że po pierwsze zakład kolejny, że wygra w pierwszej turze. Ale na kogo? Na starostę? Nie, na burmistrza. Schowy. Zakładasz, że dobrze. Zakładam, no. To raz. A dwa, że jak wygra, to my będziemy się tu długo spotykać i nagrywać nasze rozmowy. Bo to nie o to chodzi. Ja bym chciał, żeby właśnie burmistrzem została osoba, która sprawi, że nie będziemy musieli się spotykać, nie będziemy musieli już pisać, nie będziemy musieli myśleć. Na tym, proszę Państwa, polega życie. No, my tu we Wschowie mamy taki problem od X lat, że o Jezu, znowu się coś pojawili, narzekałem. Proszę Państwa, no, na tym polega właśnie to polityka. Wiadomo, że to możemy sobie powiedzieć, że polityka tam coś. Życie polega na tym, że ludzie rozmawiają ze sobą. My jesteśmy emanacją tego, co ludzie w domach rozmawiają ze sobą. To nie jest jakieś tam coś dziwne. Tak powinno być. Rafał już tu znowu junior pokazuje zegarek. Bo my chodzimy po ulicach, rozmawiamy z ludźmi. Ale senior... W odróżnieniu od tego, który nie chodzi, nie rozmawia i nie wie. Ale ja chciałem powiedzieć tak, no proszę Państwa, Wesoły Świąt. No cokolwiek, no właśnie, cokolwiek tak. To dzisiaj znaczy, tak. Wesoły Świąt. Tak, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Ja się przyłączam. W trzecim podcaście pod mocną wschową brali udział Rafał Zakrzewski, Krzysztof Owoc i Rafał Klan. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Również do usłyszenia.